Bardzo długo oglądałem filmiki, które są hiperstymulujące. Filmiki takie typu shortsy, typu jakieś filmiki rozrywkowe, gdzie ktoś coś robi, to oglądasz, jest wiele cięć, różnych efektów, sam wiesz, o co mi chodzi. I zdałem sobie sprawę, że jednak mało mi to dało. Przez długą część mojego życia oglądałem takie właśnie rozrywkowe rzeczy, które dawały mojemu mózgowi radość, a nie dawały w sobie nic poza tym. Sam zapewne oglądasz dużo filmów, które są skupione na rozrywce, które są skupione na tym, żeby twój mózg jednak siedział i pochłaniał to wszystko. Ale jednak jak stajesz się starszy, to zdajesz sobie sprawę z tego, że to nie jest to, co chcesz oglądać. Ja sobie zdałem z tego sprawę. Pomyślałem sobie, że to bez sensu oglądać takie filmy, które dają mi jednak cały czas stymulację w mózgu. Jednak lepiej oglądać coś, co daje mi edukację. Coś, co daje mi coś, co rozwinie mnie, co będę mądrzejszy, co będę mieć więcej wiedzy. Bo to dłuższe, edukacyjne filmy się liczą, a nie jakieś krótkie, które dają ci cały czas rozrywkę. Dlatego rozwiązaniem do tego, że cały czas oglądasz krótkie filmiki, które są praktycznie bez sensu, a jednak w głębi siebie czujesz, że to nie jest to, co chcesz robić, jest to, żeby stopniowo przekładał się na te filmy, które są dłuższe i bardziej edukacyjne. Bo pewnie próbowałeś jednego dnia stwierdzić, nie, już nie będę oglądał bezsensownych rzeczy i że będziesz skupiał się na lepszych rzeczach. Ale od razu ci się praktycznie nie udało. Bo tak się nie da. Nie da się od razu przekodować swojej głowy na to, żeby oglądała jednak rzeczy, które są inne niż oglądało to całe życie, które są nudniejsze. Niby nudniejsze, ale jednak nie, bo dają ci naprawdę więcej do myślenia. Więc jak stopniowo zmniejszać swój czas oglądania głupich rzeczy i oglądania mądrych rzeczy? Najpierw pomyśl o tym, co chcesz się dowiedzieć. Tak szczerze, o czym teraz myślisz, co chcesz wiedzieć? Jeżeli chcesz wiedzieć, jak zacząć chodzić na siłownię, jak rozwijać się w tym, to po prostu wpisz to i zacznij oglądać takie rzeczy. Wtedy spędzisz więcej czasu na tym, a mniej czasu na rzeczach, które oglądałeś dotychczas. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak powiedzmy rozwijać się, to możesz oglądać filmy tego typu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak na przykład działa komputer, bo nigdy nie pomyślałeś, jak on działa. Tak najwięcej rozumiałeś, że tam coś, jakieś elektroniczne rzeczy, a możesz się to zawsze zagłębić i wpisać, jak działa na przykład procesor i sobie oglądać o tym film. Jak się w to zagłębić, to może być naprawdę dobry w tym, jak działa komputer, znać się na komputerowych rzeczach, zacząć programować, później naprawdę mieć dobre życie z tego i odkryć to, że to jest to, co chcesz robić. Musisz kształcić się w tym, co teraz cię interesuje. W szkole zawsze ci mówili, żebyś uczył się tego, tamtego i tego, a to nie jest to, co ty chciałeś wtedy robić, więc pomyślałeś, że nie będziesz tego robić i zaczniesz oglądać rzeczy, które akurat ci się teraz podobają. Czyli te bardzo stymulujące filmiki, które są głównie stworzone dla pieniędzy i dla wyświetleń. Szkoła trochę źle nas nauczyła tego, co powinniśmy się uczyć. W takim razie, jeżeli teraz coś ci chodzi po głowie, na przykład, co mi teraz chodzi po głowie? Mnie teraz chodzi po głowie jakieś nowe sporty, coś, co mogę wypróbować, co będzie mnie interesować. Więc dlatego oglądam rzeczy właśnie na ten temat. Zobacz też, jak uczę się o różnych rzeczach, o rozwoju samego siebie i mówicie o tym w filmach. To jest też dobra forma tego, żeby utrwalać wiadomości. W takim razie, po skończeniu tego filmu, zachęcam cię, żebyś nie obejrzał tego, co zawsze myślałeś, że będziesz tam sobie oglądał, tylko wpisał coś, co cię interesuje. Możesz nawet zobaczyć inne moje filmy, jak naprawdę ten cię zainteresował. I możesz w ten sposób rozwijać się i zacząć spędzać czas o wiele lepiej. I nawet zamiast w ogóle siedzieć przy tym komputerze, to wychodzić na dwór, robić ciekawsze rzeczy, o których mówię w tych filmach. Możesz też zacząć czytać wieczorem, bo jest to taki bardzo dobry nawyk tego, żeby jednak dawać mózgowi mniej stymulacji. Po prostu czytając, dajesz sobie tylko jedynie to, co tam się dzieje, rozwijasz wyobraźnię i myślisz o różnych rzeczach. Czytanie też szkoła nam trochę popsuła, bo kazała nam czytać narzucone rzeczy. A jeżeli na przykład teraz interesuje cię coś, może być nawet książka fantasy, a może też być to książka o rozwoju siebie. Po prostu siadasz i ją czytasz. Wybierasz sobie jakąś, która cię interesuje, czy na przykład książki o tym, jak być lepszy w sporcie. I patrzysz, o, jakiś tam gościu zrobił książkę na ten temat, czemu by nie ją przeczytać? I w ten sposób przerabiasz połączenia swojego mózgu na to, żeby były przystosowane do mniej stymulujących rzeczy, dzięki czemu później będziesz mógł siąść i nawet przez 2 godziny oglądać film, tak jak ja. Bo miałem takie nawet dni, kiedy potrafiłem 2,5 godziny obejrzeć jakiś podcast, spisywać, co było w nim najważniejsze i nagrywać o nim film. Ty też samo możesz po prostu obejrzeć coś, co cię tym interesuje, nawet cały podcast 2-godzinny, bo tak naprawdę przy komputerze spędzasz masę godzin, a obejrzenie 2-godzinnego czegoś jest dla ciebie problemem, bo staje się to w pewnym momencie nudne. Właśnie czytanie książek, oglądanie rzeczy, które stopniowo, oglądanie rzeczy, które są mniej stymulujące, pomoże ci twojemu mózgowi, żebyś doszedł do tego momentu, że nawet jak będziesz sobie gdzieś siedział, to będziesz mógł siedzieć sobie i po prostu nie mieć chęci wyciągania telefonu i od razu dostawania nowych informacji. Myślę, że to tyle, co mam do przekazania.
Mam nadzieję, że film Ci się spodobał i że jeżeli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, to zachęcam Cię do subskrypcji, do udostępnienia, do lajka, do napisania komentarza, cokolwiek chcesz. I też jeżeli chcesz mieć większy kontakt ze mną i też z 20 osobami, które są na mojej serwerze Discord, to zachęcam, żebyś tam dołączył. Mam tam wiele kanałów podzielonych na różne zainteresowania i też mam tam specjalną rubrykę, gdzie osobiście sklejam różne ciekawe linki, ciekawe filmy, pliki, które mogą Ci pomóc w tym, żebyś mógł przejść na ścieżkę rozwijania siebie. Dzięki czemu będziesz mógł być lepszy od innych i czuć się lepiej. Widzisz to na moim przykładzie, jak ja się zmieniłem. W takim razie pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na zmiany. Zacznij dzisiaj, a nie jutro.